Jerzy był człowiekiem, który nigdy nie potrafił powiedzieć nie, nie mogę, nie chcę, nie mam czasu. Pan Jerzy zawsze miał czas i zawsze był uśmiechnięty i zawsze można go było prosić o pomoc wtedy, kiedy ta pomoc była potrzebna. No najbardziej to znają wszyscy nasi mieszkańcy, mieszkańcy placówek. Ja jeszcze tu mam taką małą informację, to pisała mi siostra pana Jerzego. Ja to odczytam. W całości nie będę czytała, bo to jest troszeczkę długo, ale pan Jerzy swoją zawodową drogę rozpoczął w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu. Po latach pracy w tym miejscu poznał, czym są problemy ludzi potrzebujących. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu w dotychczasową pracę został doceniony i w styczniu 2000 roku otrzymał rekomendację do pracy w Towarzystwie Świętego Brata Alberta na stanowisku kierownika schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Łodzi przy ulicy Szczytowej 11. To był czas, kiedy to jest w ogóle placówka pierwsza w Łodzi. Pierwsze schronisko dla bezdomnych to właśnie było tutaj i tu otworzyło się. W tym miejscu wdrożył w życie szereg swoich inicjatyw, mających na celu przede wszystkim pomoc osobom w kryzysie bezdomności i nagłośnienie tego problemu. Jego liczne działania miały także szersze przesłanie, miały uświadamiać, jak cienka i krucha granica dzieli mających dom od bezdomnych. 1 grudnia 2002 roku na łódzkie ulice wyjechał autobus dla bezdomnych i potrzebujących. Jerzy Czapla wdrożył w życie inicjatywę, której jeszcze w Polsce nie było, a jak się potem okazało, była doskonałym pomysłem, ponieważ autobusy dla bezdomnych i potrzebujących zaczęły jeździć także w innych miastach. Wszystkim się wydawało, że to jest najlepsza pomoc dla bezdomnych i dla tych, którzy potrzebują pomocy. Od 1 grudnia do 15 marca w nocną trasę wyrusza autobus, do dzisiaj już autobus wyruszył. Wyrusza autobus, który dowozi potrzebującym gorącą zupę, herbatę, przekąski, odzież, koce. Wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi bezdomnemu, żeby się nie tułał gdzieś tam w zimie, w chłodzie. Bo w naszym autobusie to jest. A obsługą autobusu zajmują się mieszkańcy łódzkich schronisk dla bezdomnych, głównie ze schroniska przy Nowych Sadach 17. Panowie już się nie mogli doczekać, kiedy ten autobus w tym roku ruszy. Autobus będzie jeździł do 15 marca. Wieloletnie zaangażowanie w pracę schroniska zostało zauważone i od października 2010 roku Jerzy Czapla pełnił funkcję kierownika i koordynatora zespołu schronisk. Bezdomnych mężczyzn w Łodzi oraz kierownika schroniska dla bezdomnych kobiet w Łodzi przy ulicy Kwietniowej. Podczas pracy w schronisku Jerzy Czapla wraz ze współpracownikami zorganizował wiele zbiórek na rzecz bezdomnych. W 2013 roku zrodziła się potrzeba zbiórki funduszy na naprawę przeciekającego dachu schroniska dla bezdomnych przy ulicy Szczytowej. Jerzy Czapla zorganizował w tym celu projekt pod nazwą Miejski Survival. Jego ideą było zapoznanie osób chętnych z realnych życiem bezdomnych w zamian za wpłatę na zbiórkę. Projekt trwał 4 miesiące, raz w tygodniu bezdomni przewodnicy wyruszali z osobami chętnymi w miejską dżunglę. Bezdomni ze schroniska stali się przewodnikami zwykłych ludzi, między innymi biznesmenów, studentów i pokazywali, jak przetrwać w mieście, nie mając kompletnie nic. Dachu nad głową, pieniędzy, jedzenia. Projekt Miejski Survival zrealizowany został przy udziale kamer. Z nagranych zdjęć powstał film pod tytułem Witajcie w bezdomności w reżyserii Henryka Dederki, który w 2014 roku zdobył nagrodę Grand Prix Biała Kobra na Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu za poruszenie ważnego tematu społecznego oraz spojrzenie na jedną z form równoległej rzeczywistości.
Jerzy Czapla opowiedział historię trzech osób bezdomnych w tym filmie, które pokazały, że życie niejednokrotnie może zaskoczyć. Swoje wystąpienia zakończył apelem, by każdy z nas pozwolił rozkwitnąć swojemu wewnętrznemu ziarnu altruizmu, bo każdy z nas także takie ziarno w sobie ma. Jerzy Czapla wielokrotnie wspierał bezdomnych w aktywizacji zawodowej i w powrocie do samodzielnego funkcjonowania. Był zawsze dostępny dla podopiecznych, wielu miało jego prywatny numer telefonu, by móc skontaktować się w razie potrzeby. O możliwościach pomocy osobom w kryzysie bezdomności wielokrotnie opowiadał i uświadamiał we wszystkich mediach, tak. Podkreślał, żeby móc komuś pomóc, trzeba lubić ludzi, po prostu. Jerzy Czapla szczerze i bezwarunkowo ludzi lubił, zwierzęta również. Warto nadmienić, że w całym swoim życiu wraz z członkami jej rodziny przygarnął i wykarmił niezliczoną liczbę psów i kotów. I muszę powiedzieć, że ta niezliczona liczba psów i kotów znajdowała się również w naszych schroniskach. Były kotki. Nawet dzisiaj gdzieś tam nam się piesek schował. W październiku 2014 roku otrzymał odznakę za zasługi dla miasta Łodzi. W listopadzie 2019 roku odebrał srebrną odznakę zasłużony dla Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w 30. rocznicę istnienia stowarzyszenia. Jerzy Czapla odszedł od nas niespodziewanie. Lipca 2023 roku jego śmierć stała się ogromną stratą dla rodziny, ale dla nas. No wybaczcie mi Państwo, że się wzruszam, ale ja w dalszym ciągu odczuwam brak Pana Jerzego. 10 lipca 2023 roku do zarządu Towarzystwa Świętego Brata Alberta w Łodzi wpłynęło podanie od podopiecznych schroniska dla bezdomnych w Łodzi przy ulicy Szczytowej 11 z prośbą o nadanie budynkowi schronienia imienia nieodżałowanego wieloletniego kierownika i opiekuna wszystkich potrzebujących Jerzego Czapli. Podopieczni chcą w ten sposób uhonorować osobę i dokonania Jerzego Czapli oraz zachować o nim pamięć na lata. No, ja się też wzruszam, bo z Panem Jerzym w tej firmie pracuję prawie tyle samo lat. To ja Pana Jurka przyjmowałam do pracy i z Panem Jurkiem pracowaliśmy wspólnie aż do momentu, kiedy Pan Jerzy zmarł. Nie mamy drugiego takiego człowieka. Chociaż ja tu akurat nie powiem, że nasi pracownicy są gorsi, nie są gorsi, ale Pan Jerzy miał, tak jak powiedziałam na wstępie, Pan Jerzy nigdy nie powiedział, nie mam czasu, nie pójdę, nie chcę, bo jestem chory. Pan Jerzy zawsze miał czas, zawsze udzielał pomocy i zawsze, ilekroć, czy to był wieczór, czy to była noc, czy to był dzień, do Pana Jerzego można było zadzwonić w sprawach, które dotyczyły bezdomnych. No brak Pana Jerzego myśmy sobie dali taki, nie wiem jak to określić, ale w tej chwili robiliśmy ofertę na następny rok dla MOPS-u i bardzo nam brakowało Pana Jerzego, bo wiele osób przy tym pracowało, a gdyby był Pan Jerzy, to by sam to zrobił i nas wszystkich by wyręczył i zrobiłby to dobrze. Mam nadzieję, że my też zrobiliśmy to dobrze. Niemniej jednak bardzo nam Pana Jerzego, myśmy cały piątek pracowali ciężko i ja już myślałam, że mówię, chyba zadzwonię do Pana Boga, niech nam odda Pana Jerzego, bo my to nie wytrzymamy. To wszystko, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o Pana Jerzego. Jest mi niezmiernie przykro, że nie ma go. Jest nam potrzebny, był nam potrzebny i w dalszym ciągu ciągle myślimy, że może znajdzie się drugi taki człowiek,
dorasta młodzież pana Jerzego, wnukowie, może któryś z nich odziedziczy po dziadku to wszystko. Tą dobroć, tą mądrość i ten szacunek dla człowieka, który jest bezdomny i który potrzebuje opieki.